Po tym, co powiedział Hubert, czy Rafał, nie wiem, właśnie o tym, o tych trudnych chwilach, że te trudne chwile przychodzą, nie? Bo ja też bym tak najchętniej powiedział, że wszystko jest trudne, ale że jest ciężko, ale tak naprawdę nieraz mam takie momenty, że mi się płakać chce ze szczęścia dosłownie, nie? I tak jak dzisiaj sobie powiedziałem, no mówię, czego ty chcesz? Przecież nic nie musisz robić, nie? Więc masz, po prostu żyjesz jak nie chodzisz głodny, masz gdzie mieszkać. Gdzie chcę, mogę sobie pojechać tak naprawdę i kurczę, czego mi brak, no nie? I tak mi to wyszło, tutaj tak fajnie Marcin zawsze czytuje tymi stronami. Ja tego nie potrafię zapamiętać, która to strona, ale pamiętam te słowa. Alkoholik ma taki sposób, że jak boli go głowa, to bierze młotek i wali się po głowie, nie? I to by tak mi tutaj najbardziej pasowało do tego dzisiaj, co odkryłem, nie? Czułem się źle, czułem się fatalnie i zamiast szukać rozwiązań, to ja bym właśnie wziął młotek i po prostu chciałem się nachlać po prostu, mówię, ale ja już mam to załatwione, że mnie picie nic nie daje, to tak jakbym się chciał powiesić po prostu, bo ja wiedziałem, że ja mogę tego nie przeżyć, że wielu czeka, żebym się nachlał, żeby albo mnie dobić, albo się ze mnie śmiać, ale po prostu co mi wyszło. Ja myślę, ja mam takiego kumpla z Florydy i on mi mówi, wiesz, tam wszystko jest napisane w tej Wielkiej Księdze, na każdym. Ja mówię, co ty pierdziesz? On mówi, słuchaj, Amerykanie potrafią każdym tym. I mnie się dzisiaj, słuchajcie, przypomniał ten fragment, że chciałem wziąć młotek i się walnąć w głowę, bo mnie głowa bolała, nie? Zamiast się skupić, bo tam dwóch chyba do mnie zadzwoniło, no to ja już mówię, to ja już nie będę dzwonił do tego drugiego. Mówię, do jednego zadzwoniłem, do drugiego nie będę dzwonił. Nie? Zamiast zrobić jeszcze raz te kolana, no nie? Paść i powiedzieć, Boże, no nic mi to nie pomaga, nie? Ani czytanie z podopiecznym, ani te sugestie, te czytanki. Nie? I słuchajcie, i dopiero pomogło to spotkanie. Nie? Znowu mi się rozjaśnił ten łeb. Przyszedłem tu z otwartą głową, przyszedłem po pomoc. Nie tak jak kiedyś z zamkniętym łbem przyjdę i powiem, tam spikerka, dziewczyna, co ona może powiedzieć tam, kurczę, prawda? Ja tyle lat jestem i nie potrafię sobie poradzić, to co ona mi może tu poradzić, nie? Ale jednak przyszedłem z otwartym łbem i zacząłem Ciebie słuchać, bardzo, bardzo Ci dziękuję, nie? Próbowałem to w trakcie tego spotkania przekazać na taką inną grupę, nie? Bo tam kumpel pisze, że nie może brylować, nie ma kasy, najchętniej to by się naćpał i nachlał, nie? A ja mówię, naszym problemem nie jest brak kasy, nie? Tylko tak jak mnie powiedział kiedyś sponsor, ja też nie paliłem ileś tam tygodni, i zadzwoniłem swojego sponsora, ja mówię, ty, normalnie chce mi się chlać. On mówi, a co jest tak? No, mówię, no między innymi nie palę. On mówi, Biesiek, a twoim problemem to jest palenie czy alkoholizm? Ja mówię, no alkoholizm. No to właśnie, ja wtedy zapaliłem i te jakieś, te chmury się rozeszły, nie? Ale dzisiaj wiem, że mój przyjaciel, który tutaj ze mną przyjechał, też piąty dzień dzielnie znosi to ja znalazłem właśnie, już znalazłem to rozwiązanie, to jest to spotkanie, za które bardzo dziękuję.